Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć historię ku pokrzepieniu serc. Wszystkich interesuje, jak to się stało, że Rosjanie liczyli, że zajmą Ukrainę w 3 dni, 5 dni, maks tydzień. A tak naprawdę wojna trwa już ponad 50 dni i końca nie widać. Co się takiego wydarzyło? Otóż, drodzy Państwo, jak można wnioskować po skali represji wobec generałów, i nie mówię o tych kilku generałach, którzy zakończyli życie podczas wojny, ginąc od kul ukraińskich snajperów, ale o tych, którzy zostali aresztowani przez na polecenie Władimira Putina, niektórzy znikają, niektórzy siedzą w aresztach domowych. Mówi się, że objęła skala represji, takich wyciągania konsekwencji, około 150 osób. To są ogromne liczby ludzi, jeżeli chodzi o świat tajnych służb Rosji. A co tak naprawdę się wydarzyło? Otóż, drodzy Państwo, w języku tajnych służb jest takie słowo intoksykacja. Oznacza ono sytuację, w której służba pozyskuje źródła, takie się wydaje, wiarygodne, finansuje je, to jest niekoniecznie, no w każdym razie w jakiś sposób motywuje do przekazywania informacji, ale nie ma pojęcia, że są to źródła, które tak naprawdę pracują dla drugiej strony. Z taką sytuacją mieliśmy, drodzy Państwo, do czynienia w wypadku relacji Rosji i Ukrainy. Rosjanie mieli, jak mi się wydawało, szeroką agenturę na Ukrainie. Ta agentura dostarczała zgodnych, spójnych wyobrażeń na temat tego, że rząd, którego głową, no w sensie prezydent Zełenski, jego rząd, że są słabi, nie mają poparcia społecznego, że ich władza się chwieje, że ludzie tylko wyczekują nadejścia Rosjan, że niewiele brakuje, aby przeprowadzić prorosyjski przewrót w Kijowie. I tu, drodzy Państwo, pojawia się fantastyczna historia, która uważam, że wcześniej czy później zostanie zekranizowana. Otóż, według różnych źródeł, przed inwazją służby ukraińskie przyjęły od Władimira Putina, czyli krótko mówiąc Żeleński przyjął od Władimira Putina od kilkuset milionów dolarów, mówią szacunki, do nawet, uwaga, 5 miliardów dolarów. To są horrendalne pieniądze. Jeżeli ta ostatnia kwota okazałaby się prawdziwa, to oznacza, że Rosjanie przekazali na Ukrainę Żeleńskiemu kwotę ponad 20 miliardów złotych. To jest kwota, która, drodzy Państwo, wystarcza na sfinansowanie programu 500+ przez rok na jedno dziecko w Polsce. To są takie kwoty naprawdę duże. I za co to pieniądze popłynęły na Ukrainę? Otóż Putinowi wydawało się, że płaci w ten sposób pieniądze swoim stronnikom za przygotowanie zamachu stanu w momencie, w którym Rosjanie uderzą na Ukrainę. To właśnie wszystko tłumaczy to słynny rajd rosyjskich wojsk pod Kijów. To znaczy, tam wydawało się, nikt nie rozumiał, w czym polegała idea próby opanowania lotniska i ataku dosyć skromnymi siłami na Kijów. Dlatego, że to jest ogromne miasto wielomilionowe. No, próbowanie zajęcia takiego miasta kilkunastotysięcznym, nawet kilkudziesięciotysięcznym korpusem, to wciąż wydaje się być absurdalny pomysł. Ale jeżeli dodamy do tego, że ci ludzie mieli tylko i wyłącznie wspomóc działania z wewnątrz i, krótko mówiąc, miano ich przywitać jako sojuszników, to wszystko stanie się już jasne. Otóż, drodzy Państwo, krótko mówiąc, Żeleński i jego ludzie zatruli. Doprowadzili właśnie do intoksykacji rosyjskich służb. W kręgach wywiadowczych mówi się, że Ukraińcy nawet trochę przesadzili z tą intoksykacją, bo doprowadzili właśnie do tej, że gdyby Putin znał prawdziwe dane wywiadowcze, to nie zdecydowałby się na taką inwazję. Prawda jest też taka,
że Putin pomylił się w dwóch aspektach. Po pierwsze, w ocenie sytuacji na Ukrainie, czyli w ocenie poziomu poparcia w społeczeństwie dla ekipy Zełenskiego, w poziomu w ogóle akceptacji dla niepodległej Ukrainy, bo, drodzy Państwo, tutaj jest ważna informacja, nawet rosyjskojęzyczni Ukraińcy nie popierają ataku wojny tej w znacznej większości. Nie popierają tej wojny, którą prowadzi Putin z Zełenskim, z Ukrainą. Drugim tym właśnie tym błędem Putina było to, że miał przeszacowane możliwości własnej armii. I tutaj, drodzy Państwo, będą kolejne konsekwencje. Otóż Władimir Putin dał bardzo duże pieniądze na modernizację armii i tutaj pojawiło się takie, trzeba przywołać takie porównanie historyczne, potiomkinowskie wioski. Grigorij Potiomkin, notabene pochodzący ze staropolskiego rodu Potemskich, który się zrusyfikował, był prawą ręką i nie tylko, zdaje się, prawą ręką carycy Katarzyny II. I on, kiedy chciał pokazać sukces akcji kolonizacyjnej właśnie na Ukrainie, to jak podróżowała po rzece caryca, to kazał rozstawiać na trasie jej postojów wioski, żeby pokazywać, jak akcja kolonizacyjna idzie. I to przeszło do historii, te takie właśnie malowane wioski przeszły do historii jako wioski potiomkinowskie. I właśnie takie raporty w stylu tych wiosek potiomkinowskich dostawał Putin w zakresie przygotowania wojska do ataku. To znaczy pieniądze rzeczywiście znikały, natomiast gotowość armii do walki, morale, a także sprzęt, w ogóle wszystko to było po prostu palcem na wodzie pisane. Już takiej kropli czary goryczy tego rosyjskiego kantu to dokonało to, co się wydarzyło w momencie, kiedy się okazało, że na Ukrainie walczy w dużej części pierwszy rocznik poborowych, w ogóle poborowi walczą, słabo wyszkoleni, niektórzy w ogóle wyszkoleni. A dlaczego? A dlatego, że ich dowódcy wzięli i schowali do kieszeni pieniądze, które zostały im przekazane na wynajęcie, podpisanie kontraktów z tak zwanymi właśnie tymi żołnierzami, którzy ileś lat już służyli, mają ileś tam szkoleń za sobą, czyli doświadczonymi ludźmi, a właśnie wzięli z poboru tych, którzy nic nie kosztują. No, efekty było widać. Ale wróćmy do tej pięknej historii. Otóż, drodzy Państwo, wychodzi na to, że lwi udział w finansowaniu obrony Ukrainy ma sam Władimir Putin, który zapłacił Żeleńskiemu, dokładnie ludziom Żeleńskiego, bezpiece Żeleńskiego, przekupił ich, a się okazało tak naprawdę, że płacił rosyjskim, znaczy ukraińskim służbom. I tutaj, drodzy Państwo, to jest o tyle śmieszne, że z takich właśnie prowokacji słynęły zawsze służby rosyjskie. To była słynna operacja przedwojenna Trust, z której sowieckie służby były bardzo dumne. Polegała ona na tym, że Sowieci założyli organizację monarchistów przed wojną i przekonywali na Zachodzie polityków, że potrzeba pieniędzy i potrzeba naprawdę niewielkiego wysiłku, żeby znienawidzeni bolszewicy zostali obaleni i żeby Biała Rosja się odrodziła. I w ten sposób skutecznie drenowano Zachód z pieniędzy, skutecznie też ściągano do Rosji kolejnych naiwnych. Nie jest to jest bardziej skomplikowana gra wywiadowcza, ale taka właśnie legendę, taką legendę głoszą sowieckie służby właśnie tego. W Polsce zrobiono w ten sposób z jednym tak zwanych zarządów organizacji WIN, Wolność i Niezawisłość po wojnie, gdzie również stworzono cały fikcyjny zarząd właśnie po to, żeby tą resztówkę patriotów, która się ukrywała, wyłowić, złapać i osądzić. I w tym wypadku, jak widać, Ukraińcy przyswoili sobie doskonale
metody działania sowieckie i zastosowali je na ludziach Putina. Dlaczego im się udało? Przede wszystkim dlatego, że Rosja Putina jest dyktaturą, gdzie już dawno nie ma żadnego kryterium merytorycznego, a jest kryterium lojalności. Wszelkie dyktatury, wszelkie systemy autokratyczne niszczą się poprzez to, że promują miernoty kosztem ludzi, którzy mają jakieś własne pomysły, własne zdanie, niezależność, no nie poddają się. To jest tego. W systemach ściśle zideologizowanych były takie, można powiedzieć, większe okna dopuszczające ludzi merytorycznych. Rządy Putina nie mają żadnej warstwy takiej ochrony ideologicznej, to znaczy nie ma tego spoiwa, którym dla Związku Sowieckiego był komunizm, to była utopia, system zbrodniczy, ale, drodzy Państwo, znajdowali się ludzie, którzy, będąc nawet ludźmi inteligentnymi, wierzyli w ideę. W wypadku putinizmu jest to tylko i wyłącznie system kleptokracji, system złodziejski, który właśnie powoduje to, że pcha do władzy, do decyzji coraz gorsze kadry, coraz gorzej przygotowane merytorycznie, intelektualnie. No i efekt jest taki, że młode ukraińskie państwo orżnęło Władimira Putina na 5 miliardów dolarów. No jest to naprawdę koncertowy numer. Z tego, co informowały międzynarodowe media, między innymi portal dziennikarzy śledczych Bellingcat, rozpoczęły się intensywne poszukiwania tych ludzi, którzy wzięli pieniądze. Cała operacja nie była jeszcze dosyć szeroko opisywana w mediach, więc nie do końca wiadomo, jak długo trwała, ile osób w niej wzięło udział. No, niezależnie od tego, no, skala zaangażowanych środków pokazuje, że to miał być naprawdę poważny przewrót wojskowy, bo te pieniądze miały zapewne posłużyć na zakup przychylności ludzi, przychylności wojska. No, wyszło jak wyszło. W każdym razie ten trik w mojej ocenie przejdzie do historii. No, to jest to największy psikus, który prezydent Żołański spłatał Władimirowi Putinowi i w sumie to można się nie dziwić, że chłop teraz wysyła za nim co i rusz jakieś szwadrony śmierci liczące po kilkudziesięciu najemników, gdzie, jak dobrze poinformowani twierdzą, kwoty za głowę prezydenta, no to jest 6 zer i jeszcze z przodu jakaś cyfra i to wcale nie jest jedynka tylko. Drodzy Państwo, prośba o subskrypcję kanału, udostępnianie tego materiału szeroko. I zapraszam wszystkich też na portal wieści24.pl, którego jestem redaktorem naczelnym. Najbardziej antypisowski portal w polskim internecie. I wszystkim polecam też Historię bez cenzury, magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. W tym numerze polecam między innymi, bo jest naprawdę pełno dobrych, wartościowych tekstów, Polowanie na szpiegów. Tekst o tym, w jaki sposób polowano na szpiegów w czasie I wojny światowej? Proszę sobie wyobrazić, że jednym z kryteriów było szukanie zdrajców po wyrazie twarzy. Również świetny tekst o Karlu Gustawie Mannerheimie, człowieku, który w 1939 roku obronił niepodległość Finlandii w starciu z Wielkim Związkiem Sowieckim, co wydaje się być niemożliwością. Jak tego dokonał? Co to była linia Mannerheima? Warto przeczytać, szczególnie teraz, kiedy Rosjanie odgrażają się Finom, a Finowie im mówią, żeby pamiętali, ilu ich zostało w 1939. Bo to naprawdę wielki powód do fińskiej dumy, wojna zimowa roku 39-40. Polecam.